pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym we Wrocławiu wzbudził spore zainteresowanie. Jak się okazuje, wzbudził zainteresowanie nie tylko w regionie, bo niecałe 2 miesiące od odsłonięcia został nominowany do prestiżowego architektonicznego i międzynarodowego konkursu Coda Works. Pomnik noszący po angielsku nazwę Anti-Soviet Partisans Memorial znalazł się w setce najlepszych tego typu obiektów na świecie. Bez wątpliwości możemy stwierdzić, że jest to taka platforma i konkurs, który jest najbardziej profesjonalny na świecie, jeśli chodzi o sztukę w przestrzeni miejskiej i architekturze. Czasem to tak porównujemy jak do Oscara w filmie czy Nobla w medycynie. Z tej setki najlepszych prac, które jury wybrało, jest głosowanie publiczności i stąd myślimy, że no, wspaniałą rzeczą jest, jak się zaangażujemy wszyscy. Dla nas w tym konkretnym konkursie to jest już trzecia praca, która bierze udział i jest dostrzeżona. 3 albo 4 lata temu było to szklane jajo na Uniwersytecie Wrocławskim. To jajo zostało, zakwalifikowało się przez jury do listy 100 najlepszych dzieł sztuki. Wrocław był istotnym punktem na mapie polskiego antykomunistycznego podziemia. Nie wszyscy wiedzą, że we Wrocławiu po II wojnie światowej było poza Warszawą najwięcej powstańców warszawskich. Było bardzo wiele organizacji podziemia niepodległościowego, ruchu Wolność, Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, innych formacji antykomunistycznych. To było miejsce, w którym relatywnie łatwo po wojnie było się ukryć, zmienić tożsamość. Żołnierze wyklęci czy niezłomni polaryzują publiczną opinię. Wśród tej szerokiej grupy znajdują się osoby, przeciw którym stawiane są poważne zarzuty, na przykład mordowania ludności cywilnej. Myślę, że te zarzuty dotyczą, wiem, że te zarzuty dotyczą marginesu uczestników podziemia niepodległościowego i jest metodologicznym błędem rozszerzanie tych zarzutów na całość tego zjawiska, ale więcej, we Wrocławiu nie ma takich bohaterów, którzy tutaj zostali czy aresztowani, czy byli prześladowani, czy byli skazywani na karę śmierci, wobec których tego rodzaju zarzuty można byłoby postawić. Głosować na pomnik można na stronie internetowej codaworks.com w zakładce Coda Awards. Głosowanie zamyka się 2 lipca o godzinie 6 czasu polskiego. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.